Siema! Dzisiaj zrecenzujemy sobie zestaw z LEGO Creator numer 31002. Jest to zestaw wydany w roku 2013, także ma on już na koncie właściwie 11 lat. Także myślę, że będzie to fajna ciekawostka zobaczyć, jak zestawy wyglądały te paręnaście lat temu. Także ja tutaj go otwieram. No i zajrzyjmy, co mamy w środku. W środku mamy na pewno instrukcję oraz klocki, ale zobaczymy sobie, jak to wszystko jest zapakowane. Mamy jeden klocek luzem oraz dwa woreczki. No i chyba trzy instrukcje, a jednak dwie, ponieważ alternatywne modele są w jednej instrukcji, a model główny jest tutaj w jednej osobnej. Myślę, że w tym filmie skupmy się tylko na głównym modelu, bo szczerze on też mi się najbardziej podoba. Więc tak, ja go zaraz składam, no i widzimy się, gdy skończę. Jestem już po zbudowaniu tego modelu i muszę wam powiedzieć, że moje odczucia są naprawdę mega pozytywne, budowało mi się go bardzo przyjemnie. Instrukcja, w sumie czego się trochę nie spodziewałem, troszkę inaczej zapamiętałem instrukcję z tamtych lat, była naprawdę przejrzysta, wszystko było fajnie nadrukowane, wszystko mi się fajnie składało. Wiadomo, model ten pod wieloma względami nie przypomina współczesnej Formuły 1, nie wypowiem się do końca, jak jeżeli chodzi o Formułę z 2013 roku, ale też w sumie nigdzie nie mamy informacji, że jest to Formuła 1, jest to po prostu wyścigówka. No i taki model naprawdę jest przyjemny, budowało mi się go, jak już mówiłem, bardzo fajnie. Fajne są przede wszystkim wloty powietrza, które mamy tutaj jeden duży oraz tutaj dwa mniejsze za kołami, to mi się naprawdę podoba. No i generalnie bryła tego pojazdu, czyli zaokrąglenie na bokach, jakieś lusterka, tutaj ścięcia, również zaokrąglenie z tyłu, ten spoiler pociągnięty też troszkę do dołu. Naprawdę przyjemnie model mi się ten budowało i wygląda to naprawdę dobrze. Mamy tutaj imitację jakiejś szybki, lusterek oczywiście, kierownica. No niestety figurki tej nie zmieścimy, ale to też w kreatorach nie o to chodzi. Przedni tutaj, chyba to też jest spoiler, chyba mogę tak nazwać. Wygląda również bardzo dobrze. No i co ciekawe, po zbudowaniu tego modelu nie zostało jakoś dużo klocków, a w kreatorach 3 w jednym z reguły tak było. Mamy tutaj też światła stopu. Spoiler od tyłu wygląda w taki sposób. No i drugi bok wygląda bardzo podobnie do poprzedniego. Także ja naprawdę jestem mega zadowolony z tego modelu i cieszę się, że mam go w swojej kolekcji, a budowanie go to była czysta przyjemność. Nie zapominajmy też o tym, że mamy tutaj też dwa modele alternatywne, które również patrząc na instrukcję wyglądają naprawdę ciekawie, chociaż myślę, że nie aż tak jak sam tutaj bolid, mogę go tak chyba nazwać. Także to też jest kolejny plus dla tego zestawu. No i biorąc pod uwagę fakt, że w latach, kiedy ten zestaw był produkowany, kosztował pewnie około 40 zł, myślę, że naprawdę było warto. Jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś zakupić w podobnej cenie, to śmiało, nie wahajcie się. Dziękuję wam za oglądanie, no i cześć.